Dzień dobry, kochani. Witam was z innej strony, bo siedzę z drugiej strony. Czytam książkę. Odrobiłam potykacz z wyprzedażami zimowej kolekcji. I co? Mamy dzisiaj wtorek. Mamy wtorek. I coś wam chciałam powiedzieć. I co to ja wam chciałam powiedzieć? Nie pamiętam co. Ej, wiecie co? Odkąd noszę czapkę, bo jest zimno, to normalnie muszę głowę myć co dwa dni, a nawet przydałoby się codziennie. Tak mi się włosy przytłuszczają i nie wiem dlaczego. Znaczy, mówią, że jeżeli nosi się czapkę, to się włosy przytłuszczają, ale żeby aż tak... Kurde, normalnie rano nie mogę na siebie patrzeć, muszę mieć głowę. Mili jest chora. To mi się nie podoba. Zawsze jest tak, że idę z nią do lekarza, jak tylko, czy z Kubą, czy z Mili, jak tylko prychnie, kichnie, zaraz lecę do lekarza i zawsze osłuchowo są czyści, dostają syropek. Dwa razy chyba było tak w ich życiu, że mieli chyba anginę ropną, no i krtań, ale to od krtani, wiecie, no to już niezależne. No i idę w piątek zaczęła mi tak trochę pokasływać i mówię, w poniedziałek idę z nią do lekarza. Przychodzę do lekarza. I pani doktor mi mówi, myślałam, że mój mąż przyjechał, i pani doktor mi mówi, że Mili ma coś na oskrzelach. Minę miałam bezcenną, bo wiecie, byłam normalnie zła sama na siebie, jak ja mogłam to tak zaniedbać, że aż jej to zeszło na oskrzela. Nawet nasza lekarka mówi, czemu pani ma taką minę? A ja mówię, no ona nigdy nie miała nic na oskrzelach, ona zawsze była osuchowo czysta. Tylko jakiś tam, wiecie, lekki kaszelek, katarek i tak dalej, czasem gorączka, ale nigdy nie ten. Ona mówi, no ale przecież nic się nie stało. No jasne, że nic się nie stało, biorąc pod uwagę, że teraz mamy takie grypy, że kurczę, no mogła się w przedszkolu gdzieś zarazić. No, ale jest mi przykro, że jest chora, bo taki ma straszny kaszel i w ogóle Kubie daje rutinoskorbin, żeby przypadkiem od niej nic nie chycił. Ale no zobaczymy, no wiecie, no ciężko będzie się od niej nie zarazić. No, więc tak, to na razie tyle, co chciałam wam powiedzieć. Idę dalej czytać książkę, już jestem prawie przy końcu. Więc idę czytać i potem się jeszcze do was odezwę. Pa, pa. Witajcie. Miałam wam właśnie dzisiaj pokazać, ale zapomniałam. Skończył mi się ostatnio mój BB krem z ziaj, wam mówiłam. I kupiłam ten, wiecie co, BB krem z BB Beauty z Biedronki. Ja go kupowałam w cenie takiej normalnej 7,90, ale widziałam wczoraj, że te podkłady BB Beauty i te kremy BB, bo jest podkład matujący i kryjący, chyba po trzy kolory, i jest ten BB krem, ale on jest tylko w jednym kolorze. I użyłam go wczoraj. Aha, nie wracając do wątku, to teraz są po 6,99 albo po 6,90. I wracając do tego, że wczoraj go użyłam, wczoraj chyba pierwszy raz, nakładałam go rękami i nie jest to, wiecie, jakieś super krycie. Jest to takie krycie jak kremem BB. A dzisiaj spróbowałam nałożyć go pędzlem i też się super nakładał, a jutro spróbuję go nałożyć gąbką. I zobaczę, jak to się będzie najlepiej nakładało. Ale muszę przyznać, że nic mnie nie zapchało, nic mi... No oczywiście, to dopiero dwa dni go używam, ale nie czuję, żebym skórę miała ściągniętą albo coś tędy. Więc mam nadzieję, że będzie ok. Potem wam go pokażę, jak będę w domu. Dajcie, kochani, mamy dzisiaj, gdzie jest pilot, to chwilczy, właściwie wszyscy telewizor. O, tam jest wejścia. Odłożyć. Trochę ściszymy telewizor. Jest godzina za 10:09, mamy piątek. Ja zaraz idę do pracy. Milunia zaraz będzie piła niedobre lekarstwo. A jakie niedobre? Bananowe. A ty masz fryz? Bo by cię piorun czasnął na ciebie truchy.
Będziesz piła lekarstwo? No jak nie, co? A ja, ty jesteś chora, tak? A jak się czujesz? Dobrze. A zakaszlaj. Straszne. Włosy, nic nie widzisz na oczy. Ślepa będziesz. Ty pierunia małe. No, więc tak. Emilia od poniedziałku bierze antybiotyk. Jakoś ten, patrz, ten Zaś już się wrył na moje miejsce. Ej, ja tu siedzę. Ty tam. Ja tu siedzę. Proszę się posunąć. Proszę się posunąć. Proszę się posunąć. On jest jakiś taki zmęczony i załamany, co? Milagros! Może go przytulam. No ale on się nie chce szytulać. On, o. Szuka miejsca, żeby się położyć. O. Żeby tylko ciepło było. Tak, Mili? To ja. A już pójdziesz w poniedziałek do przedszkola? Co? Co? Niesmutny. Co ty tu masz? Niesmutny. Bardzo smutny, bo mu jest zimno. Nie jest taki bardzo smutny. Tęskni ze swoją mamusią. Ojejku. Ale żeś ukulała? Kulała. Włosy! Milagro, jakie zaczasne. Ciastko? A ty śniadanie zjadłaś? No widziałam, widziałam. Możesz ciastko. Możesz, możesz. Go nie krusz, bo ja tu odkurzałam. Nad tym jest Milagros. Połóż tego tableta, bo za chwilę go będzie, za chwilę ten tablet będzie w śmieciach i będzie z tego tyle. Proszę jeść. Nie, proszę sobie wziąć tą miskę i tam i zjeść. No patrz. No zamanie za chwilę cię klupna. A ty co, taki młodny. Gdzie ty idziesz z tą miską? Milagros! Tutaj przy stole możesz sobie usiąść i zjeść. Zwariuję. No, to widzę, to jest jakieś takie smutne. Nie wiemy czemu. No, Mili chora. Kuba się jeszcze dobrze trzyma, daje mu rutynę skorbin, więc jeszcze fajnie się ma. I co? I na razie tyle, nie? Powoli jedz, Rosinka przysiła. Do następnego. A. Witajcie, kochani. Mamy dzisiaj sobotę. Ja zaraz wybieram się z Mili na zakupy. Ona już tak bardzo nie kaszla, więc zabiorę ją na zakupy. Gorączki nie ma, nie miała w ogóle. Prania do składania muszę poodkurzać, bo po prostu jest tyle cicików lata, a jeszcze jak Tofi lata tam jest z powrotem, to już w ogóle. Wybieramy się na zakupy i pokażę Wam potem, co kupiliśmy, chociaż nie muszę robić jakichś takich dużych zakupów, bo wszystko takie jedzeniowe mamy. Bardziej zależało mi, żeby iść do Pepco i do Rossmana, ale zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Więc dobra, ja zabieram się za sprzątanie. I co? Zabieram się za sprzątanie i widzimy się potem. Ja już się pomalowałam, zrobiłam. Chciałam Wam pokazać tę maskarę, którą teraz używam. Ja ją chyba Wam pokazywałam i ja ją mam drugi miesiąc. Tak wyglądają moje rzęsy, ale muszę powiedzieć, że ona po 2 miesiącach już się jest taka sucha i się kruszy. Więc przykro. Ona nie była jakaś droga, no ale wiecie co? Myślałam, że trochę dłużej wytrzyma. Zobaczymy, co dzisiaj będzie. W Rossmanie. Milagros! Teraz się zatrzyma, no. To się robi szybciej. To jest szybsze. Mogę to przejrzeć? Mila! Kochani, właśnie wróciłam z filmu Ciemniejsza strona Greya, tak? Z drugiej części i uważam, że był super. Jak dla mnie bardzo, bardzo fajny. Mi się też podobała pierwsza część, ale myślałam, że na tej drugiej skończą, bo gdzieś tam słyszałam, że w
zwiastunie, czy gdzieś był właśnie, że oni tam na polance, dzieci i tak dalej. Więc tak się kończy trzecia część, więc myślałam, że tak też będzie, ale nie, będzie trzecia część. Ciekawe, czy będziemy musieli też na nią czekać 2 lata. Mam nadzieję, że nie. Ale ta bardzo film mi się podobał i kto nie widział, to polecam, bo naprawdę jest super. Dobra, może jutro jeszcze rano coś dogram i wrzucę Wam tego vloga. A tymczasem pa!